Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części zajmiemy się nodem o nazwie MAF, czyli matematyka. Nie wiem, jak się Wam kojarzy matematyka ze szkoły. Mi w zasadzie średnio, przynajmniej przez większą część szkoły, nie lubiłem matematyki, aż dopiero w liceum zobaczyłem jej piękno i zachwyciłem się po prostu. Matematyka okazała się czymś zupełnie innym niż wydawało się to w szkole podstawowej, kiedy trzeba było robić dziesiątki czy setki słupków, było to nudne jak flaki z olejem, ale potem okazało się, że to wszystko było potrzebne po to, żeby nagle można było poruszać się zupełnie swobodnie po pewnych, powiedzmy sobie, przestrzeniach rozwiązań. No w każdym razie, matematyka jest czymś, co bardzo cenię. Jest to fajna rzecz. Oczywiście nie rozumiem tej matematyki, ale im bardziej nie rozumiem, tym bardziej mi się podoba. No i dzisiaj jest temat związany właśnie z nodem matematycznym. Oczywiście mamy dokumentację na stronach Blendera w wiki. Jest opisany nod MAF. Jest pokazane, jak wygląda. Jest to nieco przestarzała dokumentacja, bo dotyczy Blendera 2.44, ale mimo wszystko większość rzeczy jest aktualna, przynajmniej jeżeli chodzi o ten rodzaj nodu. No i są tu różne przykłady. Na przykład możemy zrobić jakieś takie manualne maskowanie głębi. Możemy także użyć funkcji sinus, chociażby po to, żeby wygenerować sobie, zależnie od wybranej klatki, kolor szary, biały lub czarny. Jest to taki pulsujący, szary obszar, ale można wykorzystać sinus również do innych rzeczy. Mamy także możliwość pojaśniania obrazków na podstawie chrominancji. O tym nie mówiłem jeszcze, dlatego na razie tego nie pokazuję. Mamy także fajny, rozbudowany przykład z kwantyzacją kolorów. Chodzi tutaj o to, że mamy jakiś obszar kolorów, który jest ciągły, tak jak ten pasek czerwony, ładny gradient od czerni do czerwieni, a chcemy zrobić gradient z tym, że taki, który ma tylko kilka odcieni. I to jest właśnie kwantyzacja, czyli redukcja ilości kolorów. Można to zrobić korzystając z nodów matematycznych i to jest wyjaśnione dokładnie jak. Jest tabelka, mamy tutaj zestaw nodów, które to robią doskonale i mamy przykładowy obrazek. Wejście z tymi jajkami jest w miarę normalne, natomiast po kwantyzacji widać, że kolorów jest dużo mniej. Taka po prostu ciekawostka. Sympatyczna sprawa, warto sobie przeczytać. Natomiast ja bym chciał pokazać parę innych rzeczy. Nie takie, które są w dokumentacji, tylko po prostu zupełnie inne. A więc przejdźmy może do Blendera. Mam tutaj Blendera, w którym przygotowałem sobie dwa proste obiekty. Każdy z nich otrzymał swój własny indeks. To znaczy, w panelu z danymi obiektu jest ustawiona zmienna o nazwie PassIndex. Teraz dla sześcianu mam ustawioną jedynkę, a dla tego torusa chudego mam ustawioną dwójkę. W nodach można użyć tych indeksów, tak jak to pokazywałem w innym tutorialu, ale to można, aby to było możliwe, należy włączyć sobie wcześniej coś takiego jak Object Index na zakładce Layers w panelu opcji renderowania. A więc włączam Object Index, przerenderuję szybko scenę. No i teraz przełączę się do nodów. Tak się szczęśliwie składa, że w nodach już mam przygotowany render layer z moim index object, to jest kanał wyjściowy. No i teraz mogę sobie ten index object obejrzeć. Oczywiście po podłączeniu viewera widzę na początku gotowy render, dlatego że mam viewer podłączony do pola image. Jeżeli kliknę z kontrolem i shiftem kolejny raz i później kolejny raz i kolejny raz, to moje podłączenie viewera będzie się zmieniało po wszystkich kanałach wyjściowych. No i teraz widzę, że index object to jest informacja, która jest sumą jakby wszystkich indeksów w moim obrazie, czyli indeksów tych obiektów, które ustawiłem. One tworzą mi tak zwaną maskę. Mogę użyć noda, który należy do grupy konwerterów, nazywa się ID mask, aby wyjąć pojedynczą maskę dowolnego z obiektów. Index 0 oznacza maskowanie tła, więc tło teraz jest tutaj nieprzezroczyste, obiekty będą przezroczyste, więc zostaną wycięte, gdybym zrobił tutaj jakieś kombinacje z alfą. Natomiast jedyneczka to jest sześcian. Ten właśnie, który był na obrazku dwójka, to jest torus. I teraz często przychodzi do sytuacji, kiedy mam na przykład kilka takich obiektów i one są osobnymi maskami. Mam maskę numer 1, która wygląda jak sześcian, maskę numer 2, która pochodzi od torusa. I chciałbym te maski połączyć w jakiś sposób. Oczywiście widzieliśmy, że mogę wziąć sobie po prostu indeks, wsadzić i to jest wszystko połączone, ale nie zawsze to jest możliwe. Nieraz chcę połączyć tylko kilka obiektów spośród wielu różnych. A więc, aby połączyć takie maski, wtedy właśnie nachodzi, że tak powiem, czy pojawia się potrzeba zastosowania tego noda o nazwie MAF. Otóż ten nod może się komuś wydawać bardzo podobny do noda, który już widzieliśmy i który znajduje się w grupie Color i nazywa się Mix. One są w pewien sposób podobne. Mix może wydawać się bardziej skomplikowany, bo ma więcej opcji tutaj, ale tak naprawdę również obsługuje operację add, czyli dodaj. Oba te nody obsługują operację subtract, obsługują również operację multiply, czyli mnożenie i tak dalej.
Teraz cała różnica między tymi dwoma nodami polega na tym, że nod, który pochodzi z grupy Color, to jest nod, który pracuje na wartościach RGB, czyli do wejścia z obrazkiem wkładam dane, które są trójwymiarowe. Mają trzy kanały barwne, czyli czerwony, zielony i niebieski. I ten nod pracuje na wszystkich tych trzech kanałach dla obu wejść. Natomiast nod, który jest nodem wziętym z konwerterów, i to jest nod matematyczny, pracuje w podobny sposób, ale bierze tylko jeden wymiar, tak jakby jedną daną. Więc jeżeli wsadzę tutaj kolor RGB, na przykład pochodzący z tego image, to wzięty będzie tylko kanał czerwony. I tyle. Nie jest to może żadne zaskoczenie. Akurat widać teraz, że nie nastąpiło to, co powiedziałem. Natomiast tak gdzieś przeczytałem w dokumentacji, że to, co tutaj się dzieje, to jest wzięcie pierwszego koloru tylko. No ale widać, brane są wszystkie trzy, bo gdyby był wzięty kanał czerwony tylko, to miałbym tutaj czerwony odcień. No nieważne. W każdym razie zasada jest taka, o teraz widać, że został wyprodukowany tylko jeden kanał i to jest właśnie ten pierwszy czerwony. Ten nod bierze tylko jeden wymiar, tak jakby, a więc wartości, które mogę tu włożyć, powinny być monochromatyczne. Powinny zawierać tylko jeden z kanałów, a więc na przykład od czerni do bieli. Nadaje się ten nod do obsługiwania takich rzeczy jak kanał alfa, na przykład głębia Z, albo właśnie maski tworzone przez indeksy obiektów. Jeżeli teraz wezmę sobie stąd, wybiorę opcję dodawania, to mogę takie dwa moje kanały po prostu dodać. I tam, gdzie jest kolor biały, tam zostanie kolor biały. Tam, gdzie był kolor czarny, być może się zmieni na kolor biały. Jeżeli dodam, to będę miał zwykłą matematyczną sumę dwóch kanałów. I to jest akurat przypadkiem dokładnie to samo, co wychodzi z tego noda. Gdybym miał się trzeci obiekt, to oczywiście tego trzeciego w sumie dwóch by nie było. Więc tak działa nod matematyczny. Teraz w tym nodzie w środku mamy różne rzeczy. Mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Jest funkcja sinus. Jeżeli wezmę sobie funkcję sinus, to w tym momencie ta druga opcja tutaj jest ignorowana. Ona jest nieużywana, wtedy liczy się tylko to pierwsze wejście górne. Tak samo jest dla opcji cosinus, tangens, arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens. Natomiast dla na przykład power, co oznacza potęgę, to jest zwykłe potęgowanie, mogę mieć włożony tutaj jakiś kanał, a następnie podnieść wszystko do kwadratu, wprowadzając tutaj wartość 2. Oczywiście kwadrat wygląda dokładnie tak samo jak normalna wartość, bo 1 do kwadratu to jest 1, 0 do kwadratu to jest 0, więc nie ma tutaj żadnych cudów, że tak powiem. Z pozostałych opcji mamy także logarytm. Logarytm o podstawie 2 natychmiast mi wszystko zmienia na 0. Gdybym miał tutaj jakieś wartości przekraczające dwójkę, czy też wykładnik dwójki, miałbym pewnie coś innego. Logarytmem można bardzo ładnie ścinać pewne wartości i dobrze to działa na przykład do konwersji obrazów HDR albo do konwersji filmów na obraz statyczny. Mamy także takie rzeczy jak minimum i maksimum, zaraz pokażę zastosowanie dla nich. Mamy także zaokrąglenie. Zaokrąglenie jest zwykłą funkcją, która zaokrągla coś do czegoś. Dokładnie nie wiem, jak to teraz działa, przepraszam, musiałem się dowiedzieć, doczytać, chyba że w komentarzach ktoś zasugeruje rozwiązanie. I mamy także jeszcze dwa operatory, czyli mniejszy niż oraz większy niż. Jeżeli wezmę sobie większy niż 2, to w tym momencie w moim obrazku nie ma takich pikseli. Znaczy, ich kolor zawsze wynosi 1, jeżeli by to tak w znormalizowany sposób potraktować. W związku z tym otrzymam wartość całkowicie czarną dla całego obrazu. Każdy piksel będzie czarny. Natomiast jeżeli tą wartość zmienię do 1, to w tym momencie już większy niż 1 pasuje do takiego warunku. Być może to jest jakiś 1 z ułamkiem czy coś, czy brany po prostu jest z zaokrągleniem i już. Gdybym miał tutaj jakieś wartości gradientowe, to wtedy takim nodem mógłbym odfiltrować na przykład połowę tego gradientu. No i może to pokażę. Korzystając z tych nodów, weźmy sobie może coś takiego jak na przykład teksturę. Tej tekstury nie mam dodanej, lista jest pusta, ale nie stoi na przeszkodzie nic, żeby ją dodać, a więc dodam teksturę, niech to będzie tekstura typu blend. Blend jest taką ładną, gradientową teksturą i z tej tekstury właśnie możemy zaraz wyciągnąć sobie dane. A więc biorę teksturę, wkładam jej wartość do noda. No i teraz widzę, że w wyniku nie dostałem żadnych kolorów większych od 1. Jeżeli będę zmniejszał teraz wartość porównywania, to oczywiście dostanę pewien przedział. I w tym obszarze białym są wszystkie piksele, których wartość jest większa od 0,6. Oczywiście to może być gradient, ale tak czy inaczej wartość jest większa od 0,6 i już. Więc w ten sposób mogę stworzyć bardzo prostą maskę, która będzie mi obcinała część obrazu, zmieniając go na przykład na alfę przezroczystą czy przezroczystą. Bardzo przyjemna rzecz. Zresztą tak samo działa mniejszy niż, z tym, że jego działanie jest w pewien sposób odwrotne. On wybiera to, co jest mniejsze od danej wartości. Jeżeli chcę mieć cały obrazek, biorę mniejszy od 1 i wtedy wchodzi cały. Jeżeli wezmę sobie wartość 0,1 albo na przykład 1/100, w
wpisać, można ją ręcznie, to mam taki cieniusieńki pasek, bo akurat tylko tyle gradientu stąd można było załapać. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I teraz wykorzystanie tych funkcji jest bardzo szerokie, one się przydają w wielu różnych miejscach, do bardzo ogólnych rzeczy, zupełnie ze sobą niezwiązanych. Tak jak widzieliśmy w dokumentacji, używane są na przykład do tego, żeby robić jakąś kwantyzację, co jest dość, szczerze mówiąc, hardkorowym tematem, ponieważ można to chyba byłoby zrobić trochę inaczej. No ale da się, jeżeli ktoś chce. Widziałem także, już teraz nie pamiętam źródła, sposób na obliczenie w nodach za pomocą dość skomplikowanych operacji macierzowych światła, w taki sposób, aby było liczone prawie tak jak ambient occlusion. Niestety nie mam przykładu teraz na to, to było dość dawno. Pamiętam tylko, że wywarło to na mnie spore wrażenie, ponieważ system nodów był ogromny i rzeczywiście było tam zrobionych kilka operacji mnożenia macierzowego, a więc były takie zestawy nodów 3x3, czy też 4x4, już nie pamiętam, w kilku różnych grupach i kilka takich mnożeń załatwiało światło na scenie. Przydatna rzecz, z tym, że trzeba mieć troszeczkę więcej oleju w głowie, żeby z niej korzystać. Chciałem teraz pokazać, jak można użyć nodów matematycznych do przeskalowania obrazu, który jest prostokątny. Mam tutaj zdjęcie wykonane na green screenie pewnego młodego człowieka. I teraz to zdjęcie, jeżeli chciałem je obrócić, to w tym momencie ono obraca się w sposób bardzo taki niezbyt fajny. Tak samo działa też skalowanie. Dosyć głupie są te funkcje w Blenderze. No i wykombinowałem własny sposób na obrót, taki, który daje mi później możliwość zachowania rozmiarów przy renderowaniu. I to są rozmiary prostokątne. Oczywiście musiałem ustawić sobie rozdzielczość renderowania na taką, jaka była rozdzielczość zdjęcia, już taką obróconą, to się samo nie zmienia. Natomiast samo zdjęcie wychodzi rzeczywiście takie, jak widać w kompozytorze, tak samo jest na viewerze, w podglądzie i ona jest dokładnie takie same. Ten nod, który robi to odwracanie, jest tutaj i to jest nod, którego nie można wstawić normalnie spośród menu, ponieważ on został zrobiony przeze mnie. Jest to nod, który jest grupą innych nodów, stąd właśnie ten znaczek tutaj. Grupa nodów to jest coś, co można stworzyć zaznaczając kilka nodów i naciskając Ctrl-G. W tym momencie wszystkie nody kolapsują, czy też łączą się w jeden taki sprytny nod. Można określić, co jest wejściem takiej grupy, a jeżeli chcę przeedytować tę grupę albo zobaczyć, co jest w środku, muszę wcisnąć klawisz Tab, wtedy, kiedy ten nod jest zaznaczony. A więc wciskam Tab. Tutaj jest taki całkiem ładnie rozwinięty, skomplikowany dosyć układ nodów. I teraz nie będę tłumaczył, jak to działa. Wrócimy do tego, gdy będę omawiał transformacje takie jak skalowanie, rotacja czy przesuwanie. Natomiast mamy tutaj wejście, które jest x-em, y-em obrazka i z tego x-a, y-a wybierane jest maksimum. To jest zwykły nod matematyczny i maksimum wybieram zwyczajnie z dwóch wartości. Następnie to maksimum jest mnożone przez pewien czynnik, który tutaj wynosi 1,5 domyślnie, ale można go zmienić wprowadzając tu jakąś inną wartość. I teraz to maksimum przechodzi sobie gdzieś tam dalej. Tak samo, jeżeli chcę obrócić coś, to obracam podając wartość w stopniach. Tę wartość w stopniach mogę tutaj wpisać i to będzie minus 90 stopni. Natomiast jeżeli wprowadzę tu jakąś wartość, na przykład z noda takiego jak value, na przykład tego, to w tym momencie, jeżeli wpiszę tutaj minus 90, to wcale nie będzie minus 90. To, co wpisać muszę do tego miejsca w nodzie, nie powinienem w sumie tego tłumaczyć, no ale już trudno, jak mówię, to nie będzie równe sobie minus 90. Trzeba tutaj wprowadzić wartość w radianach. I dlatego właśnie istnieją takie nody, jak to multiply i divide. Otóż mam tutaj wpisaną wartość 90 po prostu i ta wartość jest zamieniona następnie na radiany. Zamiana jest taka, że po prostu wartość tę przemnażam przez wartość pi dzielone przez 180. A więc jeżeli wezmę sobie tą wartość, podzielę ją, czy też pomnożę, przepraszam, przez pi, to otrzymam jakąś liczbę. Tę liczbę następnie dzielę przez 180 i otrzymuję w ten sposób wartość wyrażoną w radianach, którą natychmiast pakuję do stopni. No i to jest zrobione za pomocą noda o nazwie mat właśnie. Dokładnie za pomocą dwóch nodów. Więc tego typu skaler proporcjonalny dla obrazu można sobie spokojnie zrobić i to jest bardzo przydatna rzecz. Ostatnia sprawa, którą chciałem pokazać, to jest jeszcze jedno ciekawe zastosowanie, mianowicie możemy użyć nodów matematycznych chociażby po to, żeby wprowadzić tak zwany watermarking, czyli tak zwane znakowanie obrazów znakiem wodnym. Mam tutaj eleganckie zdjęcie puszki po farbie starej, zakurzonej, zrobione na jakimś śmietniku, po którym chodziłem z aparatem. No i teraz takie zdjęcie, jeżeli bym je tutaj wyświetlił, to jest bardzo duże, no i wygląda w taki sposób. O, nic nadzwyczajnego, może, no nie wiem, może mam coś z artysty, bo mogę zobaczyć fragment piękna w tej puszce, chociaż nie jest to może najwyższych lotów piękno. Tak czy inaczej, zdjęcie jest. Gdybym chciał teraz takie zdjęcie zamienić na zdjęcie ze znakiem wodnym, to należałoby do tego zdjęcia dodać jeszcze pewną informację. I ta informacja może być na przykład małym obrazkiem, który będzie wklejony w taki sposób, aby nie było go widać. Taki mały obrazek sobie wczytam z dysku, używając noda o nazwie image.
Mam open. Na dysku mam gdzieś tutaj obrazek. Przypuszczam, że znajdę go w tym miejscu. Tu jest PKB. PKB to jest zwykły obrazek z kanałem alfa, zwykły PNG. Całkiem malutki. Wygląda w taki sposób. Teraz ten obrazek chciałbym wkleić gdzieś w obręb tego dużego obrazu. No więc użyję noda o nazwie Mix, aby dodać do siebie dwa obrazki. Zmieniam Mix na ADD. Biorę swój obrazek z puszką, doklejam do niego obrazek z PKB. No i po dodaniu ten obrazek już jest. Oczywiście alfa jest zachowana, więc wszystko jest elegancko. W tym momencie ten obrazek, ponieważ jest biały, jest bardzo widoczny i to oczywiście nie ma większego sensu. Dobrze byłoby ten obrazek na początku skonwertować na zwykłe kolory biało-czarne. Użyję do tego celu konwertera, który nazywa się Color Ramp. W ogólnym przypadku on jest fajny, dlatego że można później sterować kontrastem, gdyby to były jakieś gradienty. No ale na razie ich nie ma, więc nie muszę się tym przejmować. No i teraz tak. Oczywiście nic się nie zmienia, ale teraz mogę wziąć sobie na przykład taki nod, jak dajmy na to Distort Translate. To jest nod, który przesuwa ten obrazek w inne miejsce. Jeżeli ustawię sobie na przykład tutaj 1000, no to już mam przesunięcie. Dam jeszcze w Y na przykład minus 1000. I teraz mój napis PKB ląduje w takim miejscu, w którym na pierwszy rzut oka już jest go trochę trudniej zobaczyć. Oczywiście teraz należałoby zadbać o to, aby ten obrazek stał się dużo mniej widoczny. I właśnie w tym momencie przychodzi do użycia noda o nazwie Matte. A więc biorę sobie tego noda, czy też ten nod, ustawiam wartość Multiply. I ten multiply to jest wartość, przez którą chcę pomnożyć swój obrazek. Jeżeli go pomnożę przez wartość taką jak 0,5, to oczywiście mój obrazek będzie o połowę mniej intensywny. Już widać, że z jakichś tam powodów zniknął. Myślę, że to nie jest dobre miejsce na użycie tego noda translate, więc go na chwilkę wypnę stąd. Mamy teraz 0,5 intensywności w moim obrazku. Jeżeli będę tę intensywność zmniejszał do 0,1, to otrzymam taki całkiem szary wygląd. Mogę dać tutaj na przykład 1/100. W tym momencie ten obrazek jest już bardzo słabo widoczny. Zamiast wprowadzać wartość ułamkową do noda Multiply, mogę wziąć sobie funkcję Divide, czyli zwykłe dzielenie, i wprowadzić na przykład wartość 20. To jest obrazek podzielony 20 razy. Mogę go podzielić na przykład 100 razy, tworząc wtedy intensywność równą 1/100. Jeżeli dam na przykład 400 razy, to będę miał obrazek prawie niewidoczny. Nawet w tym miejscu mógłby zostać, no ale przesunę go sobie tam, gdzie chciałem go mieć, a więc Translate'a włożę teraz za nodem Divide. No i jak widać, tutaj się jakieś takie bladziutkie echo pojawiło. Gdyby ktoś nie wiedział, że tutaj jest jakieś logo, to by nawet się nie domyślił. Oczywiście teraz, jak ten obrazek mam, mogę podłączyć go do Composita i wyrenderować. Okazuje się, że w tym momencie obrazek jest za duży. Rozdzielczość mojej sceny to jest 1920x1080 dzielone przez 2, więc to jest tylko pół wersji HD. Natomiast obrazek jest dużo większy. W związku z tym mogę ten obrazek przeskalować, dodając jeszcze node, który skaluje. Ustawię sobie skalowanie zgodne z rozmiarem renderowania. Łączę go tutaj. Już widać cały. I teraz jak zrobię render, to dostaję obrazek z moim ukrytym gdzieś tutaj logiem. Widać je troszeczkę. Można byłoby dać jeszcze słabszą intensywność. Ten obrazek zapiszę na dysku jako na przykład z.png. Zapisałem i teraz mogę ten obrazek stąd odciąć. Tych nodów już nie będę potrzebował. No i teraz tak, załóżmy, że ktoś używa naszej grafiki w jakichś niecnych celach, na przykład do zarabiania pieniędzy na niej. My się napracowaliśmy, wypromowaliśmy, wystawiliśmy za darmo dla ludzi, a jakiś łobuz wziął i teraz zbija na tym, że tak powiem, kokosy. No więc można spróbować taki obrazek ściągnąć od takiego łobuza i sprawdzić, czy nie ma w nim naszego ukrytego znaku wodnego. W tym momencie ten obrazek, który mam tutaj, to jest mój obrazek oryginalny. Zostawię go na razie i wczytam poprzednio zrobiony z dysku bezpośrednio. Ten obrazek nazywał się Z, a więc go tutaj ładuję. Już go tutaj mam i teraz tak. Widać, że ten obrazek przede wszystkim jest dużo mniejszy niż ten. A więc został przeskalowany, ponieważ wcześniej wstawiłem skalowanie przy renderowaniu, więc jest spora zmiana. Oczywiście współrzędne wszystkie się zmieniają i tak dalej. Natomiast nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli zachowane zostały proporcje tych obrazów i nie zostało wprowadzone tutaj zbyt wiele zmian, mogę nadal sprawdzić, czy w tym moim dziwnym, podejrzanym obrazku istnieje wprowadzony przeze mnie znak wodny. I to można zrobić oczywiście korzystając z tego noda o nazwie Matte. Z tym, że te dwa obrazki różnią się wielkością, w związku z tym na początku muszę je przeskalować do takiej samej wielkości, używając noda Scale. Użyję znowuż rozmiaru takiego jak Render Size, w tym momencie nie jest to ważne, może być to 10x10, wszystko jedno. Wstawię te nody tutaj,
aby otrzymać obrazki o tej samej wielkości. Już widać, że mają tą samą wielkość, ponieważ viewer pokazuje mi ten sam dokładnie obrazek. Oczywiście nie widać różnicy między nimi na razie, ale mam nadzieję, że zaraz tą różnicę zobaczymy. I teraz tak, jak już obrazki mam tej samej wielkości, należy je od siebie zwyczajnie matematycznie odjąć. A więc biorę sobie teraz konwertery, not matematyczny, wybieram z menu coś takiego jak difference, szukam teraz, gdzie to jest, subtract być może wezmę, nie, przepraszam, nie potrzebuję noda matematycznego nawet, to jest tylko dygresja, wezmę sobie not o nazwie mix. Tutaj różnicę między dwoma obrazkami mogę łatwo wyłapać za pomocą difference. W nodzie matematycznym tego nie było. Tak nawiasem mówiąc, w nodzie matematycznym mamy również informację, czy też funkcję taką jak mniejszy niż, większy niż. Pokazywałem przed chwilką z takim ładnym gradientem. Tutaj w nodzie obsługiwanym, czy też obsługującym kolory, również jest odpowiednik tej funkcji, to jest darken oraz lighten. Lighten to jest większy niż, darken to jest mniejszy niż. To taka mała dygresja. A więc wracamy teraz do naszych obrazków. Wkładam te dwa obrazki i chcę policzyć ich różnicę, a więc biorę sobie difference. Difference podłączam do viewera, otrzymuję czarny obraz, oczywiście nic na nim nie widać. No i teraz tak, difference jest bardzo niewielki, dlatego że te obrazy są do siebie bardzo podobne. Natomiast jeżeli będę chciał wyczuć teraz, czy istnieje tutaj jakakolwiek inna informacja, czy na przykład jest mój znak wodny, muszę dodać node o nazwie mat dopiero teraz. I teraz ten node ustawiam na zwyczajnie multiply, po to, aby odwrócić to dzielenie, które wtedy wprowadzałem. I teraz pomnóżmy go przez 10 na przykład i od razu widać, że pewne różnice były, mimo tego, że był to ten sam obraz, tylko przeskalowany. To skalowanie już wprowadziło pewne zmiany, natomiast jeżeli pomnożę przez 20, to elegancko widać, że istnieje tutaj mój znak wodny, moja pieczątka, którą wcześniej tam schowałem. Oczywiście w oryginalnym obrazie tego w ogóle tutaj nie było widać, no chyba, że powiększę, ponieważ wiem, gdzie patrzeć, to spróbuję to dojrzeć tutaj. Bystre oko to zauważy, ale gdyby ten obrazek był dużo bardziej zniekształcony, jakieś liście by tu były, czy cokolwiek, nie byłoby szans, żeby zobaczyć tego typu rzeczy. A więc jest to sposób na odkrycie ewentualnych oszustów i być może tego typu akcja mogłaby nawet zostać uwzględniona w przypadkach sądowych, wtedy, kiedy trzeba byłoby z całą pewnością potwierdzić, że rzeczywiście coś jest naszą własnością. Chociaż nie wiem, czy to byłby taki naprawdę pewny dowód. Gdybyśmy zrobili film i w klatce na przykład 20 umieścili tego typu znak wodny, później w klatce setnej i tak na przykład co setną klatkę, to być może miałoby to nawet mocniejszy jakiś efekt dowodowy. Ok, myślę, że to wystarczy na razie. Takie są zastosowania nieliczne, te, które pokazałem, nodów o nazwie mat. Jest ich cała masa, zależnie od tego, jaką funkcję wybierzemy. Bardzo fajna rzecz, polecam uwadze. No i oczywiście zależnie od zaawansowania, da się z tym zrobić mniej lub więcej. Myślę, że do tego noda jeszcze wrócimy przy różnych okazjach, na przykład przy winietowaniu. No i zobaczymy, co jeszcze można z niego będzie zrobić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.